Nad stanem zalewu Arkadia w Suwałkach pochylili się na ostatniej sesji miejscowi radni. Temat poruszył Jacek Juszkiewicz, radny Prawa i Sprawiedliwości. Pytał o znajdowane w akwenie martwe ryby i możliwość egzekwowania zakazu nęcenia ryb, skoro zezwolenia przewidują używanie zanęt. Dalej tam znajdują się martwe ryby. Mówi się, że to jest skutkiem zanęcania tego zbiornika przez wędkarzy. Pojawiły się też informacje, zakazy zanęcania, wrzucania zanęty do wody. Tylko jest, panie prezydencie, jeden problem, ponieważ przy sprzedaży zezwoleń wędkarskich tam jest wyraźnie zagwarantowane, że każdy wędkarz ma prawo do posiadania i używania jednorazowo na łowisku do 5 kg zanęty. Radny pytał też o sens badania wody w Czarnej Hańczy na terenie miasta. Sugerował, aby takie działania przeprowadzić na odcinku od źródła do zalewu. No niestety, ale do źródeł tej rzeki jest troszkę jeszcze kilometrów. Przepływa ona jeszcze przez gminę Jeleniewo, gminę Suwałki dopiero wpływa do naszego miasta. I teraz kwestia, czy to ma w ogóle sens przeznaczenie, tam, jak pamiętam, 42 tysięcy złotych na badania, gdzie może się okazać, że ta woda jest zanieczyszczana, czy w Jeleniewie, czy gdzieś tam, znaczy no w gminie Jeleniewo, czy w innych akurat regionach, tak? I czy to w ogóle ma sens, tak? Czy nie wejść w porozumienie z gminami tymi i od źródeł do Suwałk tą rzekę przebadać po prostu odcinkowo i tak wtedy faktycznie stwierdzić, czy to jest jakiś no, problem naszego miasta, czy wynika zanieczyszczeń z gmin tych sąsiednich. Tak? W odpowiedzi Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk przypomniał wyniki badań, które pokazały, że zalew Arkadia jest zanieczyszczany związkami fosforu z Czarnej Hańczy. Tegoroczne badania wody przewidują pobór wody z rzeki w 8 miejscach na terenie Suwałk. To pozwoli ustalić, czy zanieczyszczenia pochodzą z miasta, czy z zewnątrz. Praktycznie cały przegląd będziemy mieli tego odcinka miejskiego. I będziemy wiedzieli, jaka ta woda jest w określonym punkcie. Wtedy będziemy analizowali, no, skąd te zanieczyszczenia, czy one wpływają do miasta, czy być może ktoś zanieczyszcza tutaj na terenie Suwałk, a wobec tego na jakim konkretnie odcinku. Czy to na przykład brak kanalizacji sanitarnej, czy brak przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ulicy Krzywulka, bo tam są szamba, płyty kompostowe i tak dalej, gnojowe. Te rzeczy też wymagają zbadania. Co wychodzi z szpitala wojewódzkiego? No i tutaj będziemy tak krok po kroku no, chcieli ustalić przyczynę. W kwestii martwych ryb głos zabrał Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poinformował, że w zalewie znaleziono 21 martwych ryb. Ich badaniem zajął się Polski Związek Wędkarski, który dzierżawi akwen i odpowiada za ryby. Chorób nie stwierdzono. Eksperci przypuszczają, że padłe sztuki pochodzą z ostatniego zarybienia oraz wielokrotnego odławiania, kiedy to część wędkarzy po złowieniu wypuszcza ryby powtórnie do wody. Efekt jest taki, że niektóre sztuki giną. Jeżeli chodzi o zanęcanie, żeśmy ustawili tam pewne normy, żeby nie przynoszono wiader, tylko pewne normy zostały ustawione. A to, że wprowadziliśmy ten zakaz, to było po wspólnej decyzji z PZW, żeby przed sezonem letnim troszeczkę tą wodę oczyścić jeszcze dodatkowo. I znowu, jeżeli wędkarze mają jakieś pretensje, bo to PZW sprzedaje zezwolenia na ten akwen, że coś im nie pasuje, to powinni zgłaszać się do swoich prezesów i w ich imieniu prezesi będą się kontaktowali z nami. Wtedy będziemy podejmowali inne decyzje. Także tutaj myślę, że ten temat też jest uporządkowany. Natomiast zakaz zanęcania, jak powiedział dyrektor, został wprowadzony po spotkaniu z prezesami kół wędkarskich PZW. Nie ma potrzeby do paniki. Są to jakieś padnięcia z przyczyn różnych. Przyczyną może być to, że były większe sztuki, które na przykład były wielokrotnie łapane, bo część wędkarzy wypuszcza te ryby. Kiedyś był taki zwyczaj, że jak łapano dużego karpia, to wędkarze zaczepiali na dolną płetwę niteczki. Czasami był karp, który miał ze 3-4 kolorowe nitki, czyli wiadomo było, że co najmniej 4 razy jest odłowiony.
za każdym razem jest lekko okaleczany, więc może dojść do dopadnięcia. Mogą to być po prostu też jakieś skutki tego zarybienia naszego jesiennego, że niektóre sztuki po prostu nie przeżyły. W żadnym przypadku nie stwierdzili, wzięli kilka sztuk ze sobą, w żadnym przypadku nie stwierdzili, że jest jakieś zagrożenie. Nie, nie zjedli z pewnością, bo to już były padnięte sztuki. Także tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Zalew Arkadia to jedyny w Suwałkach akwen. Zbiornik w sezonie letnim cieszy się sporą popularnością mieszkańców. Od pewnego czasu pojawiają się w nim sinice. Samorząd walczy z zanieczyszczeniami na różne sposoby. Były już plany oczyszczania i pogłębiania zbiornika. Były zakazy wsypywania zanęty i karmienia kaczek. Ostatnie badania pokazały jednak, że akwen jest zanieczyszczany wodą z Czarnej Hańczy.